Polskie Radio Białystok. Za dużo pozwoliliśmy drugą w pierwszych dwóch kwartach. Tak? 56 punktów zespół na wyjeździe, który rzuca, to jest naprawdę tak, jakby nie było obrony. W trzeciej kwarcie postawiliśmy strefę, to przynosiło efekty. No niestety zabrakło w końcówce czasu, żeby po prostu, żeby ich dogonić. Widać było zmęczenie wśród zawodników, szczególnie Mateusz Gąbeniec. Tak, po ostatnim urazie musiał grać długo, dzisiaj też prawie 40 minut musiał grać na parkiecie. Zabrakło drugiego rozgrywającego, który by pokierował. Tam przy naszej dwupunktowej stracie w samej końcówce, w ostatnich dwóch minut, jak dwie niewykorzystane akcje pod koszem, to też zadecydowało, żeby też to dobrze się nie udało. Tak, w czwartej kwarcie, mówię, ta strefa bardzo fajnie funkcjonowała, no ale Żuby zawsze gdzieś tam tą ostatnią piłkę albo przechwyciły, albo gdzieś tam zebrały z ziemi, dobiły i to zaważyło, bo z akcji im nie wychodziło, ale mówię, tak, niczyje piłki może bardziej chcieli, bardziej serce po prostu pozwoliło, że się rzucali na te piłki i zdobywali z tego punktu. Dziękuję.